No prawie po 5 latach kibice Polonii w końcu mogą cieszyć się z 3 zdobytych punktów w meczu ligowym z drużyną Ruchu Chorzów. Jedyna bramka strzelona przez Dariusza Jareckiego w 51 minucie. Kilka słów na początek. Komentarza poproszę trenera drużyny Ruchu Chorzów. Moim zdaniem był to zacięty mecz. Zawodnicy walczyli praktycznie o każdy metr boiska. No taka typowa gra, jak się gra w derby. Natomiast no, co do naszej gry, na pewno nie mogę odmówić zespołowi ambitnej gry. Rozbiliśmy się być może o umiejętności. Za duże straty tam ponieśliśmy, ja nie chcę mówić przed sezonem, ale przed tym meczem, bo wyskoczył Marcin Malinowski, który był wyróżniającym się graczem w meczu z Legią. Grzesiek Bronowicki wcześniej wypadł w trakcie meczu, Gabor Straka, także nasza druga linia została zupełnie zdemolowana. No, mimo tego w tej pierwszej połowie była taka wymiana ciosów. Sytuacja Michała Kulkowskiego to była prawie 200%, więc nie chcę mówić, co by było gdyby, ale myślę, że odwiązaliśmy się w Polonii również tym, że stworzyliśmy swoje sytuacje, no ale cóż, wygrała drużyna, która wykorzystała stały fragment gry, chociaż doskonale wiedzieliśmy, że to jest chyba największa siła Polonii. Nie potrafiliśmy się przed tym obronić. Zawodnik, który miał kryć Jareckiego, po prostu dał się przeskoczyć. Szkoda, bo myślę, że ten remis dla nas byłby w tej sytuacji no, takim cennym punktem. Nie udało się. Gratuluję Juriowi, gratuluję Polonii zwycięstwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz kilka słów trenera Polonii Bytomia. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo. No na pewno każdy z nas cieszy się na pewno wynikiem, bo tak dawno Polonia nie wygrała w derbach. Po drugie, dla mnie bardzo jest ważne, że dłuższymi fragmentami zaczynamy łapać grę. To jest bardzo budujące, gdzie doszło, można powiedzieć, w przeciągu tych 2 miesięcy 12 nowych zawodników. 6 z nich nie było w ogóle ze mną na obozie przygotowawczym, także tutaj potrzebowaliśmy trochę czasu i potrzebujemy na pewno, żeby w jakiś sposób tam poukładać i taktycznie, i na pewno, żeby drużyna grała lepiej. Także tutaj jestem podbudowany tym. No na pewno widowisko było ciekawe. No, na pewno i sytuacja z jednej, z drugiej strony, drużyny walczące. Także tutaj na pewno dla kibiców dobre widowisko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenerów? Rozumiem, że wszystko jest jasne. Dziękuję trenerom za przybycie na konferencję. Dziękuję dziennikarzom. Zapraszam.